Springer pokazuje świetnie, w jaki sposób te wielkie idee, projekty, wizje, bo to jest przede wszystkim raczej wizjoner, tak jak inni wielcy architekci modernistyczni, wizjoner przestrzeni, jak jego wizje spotykają się z realizacją. Ląduje w jakiejś takiej knajpie dla starych gejów, którzy tańczą ze sobą i on się im przygląda, sam siebie portretu jako kogoś obcego, który kolorem skóry no odbiega właśnie to jest, od otoczenia. I to jest taka część jest... tej książki, która mnie jakoś wydawała się taka za bardzo dopowiedziana i za bardzo wyrazista. Pewien smutek jednak, który emanuje z tej książki, taki smutek Kuby, to znaczy takiego państwa, które co, no jest centrum seksturystyki, umówmy się. To znaczy było takim centrum przed rewolucją, jest takim centrum dzisiaj. W zasadzie to jest piękny kraj ze wspaniałymi ludźmi, którzy nie mają wyjścia.